Proszę Państwa, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest problem ogólności praw przyrody. Każdy słyszał o ogólnej teorii względności. Pewnie niektórzy pamiętają, że w szkole podstawowej uczyli się o prawie powszechnego ciążenia. Te teorie nawet w nazwie podkreślają swoją ogólność. Ale przecież takich poza teoriami fizycznymi, poza prawami fizycznymi mamy całą masę innych teorii, które często też aspirują do miana teorii ogólnych. Takie teorie mają ekonomiści, psychologowie, socjologowie, literaturoznawcy i tak dalej, językoznawcy i tak dalej. Co wyróżnia prawa przyrody w aspekcie ich ogólności? Czym ogólność praw przyrody różni się od ogólności praw w innych dziedzinach wiedzy? Ciążenie, jak się wydaje, choć nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą, istniało nawet wtedy, kiedy nie istniało we wszechświecie życie. O prawach ekonomii czy socjologii można mówić dopiero wtedy, kiedy powstają społeczeństwa i te prawa są uwarunkowane historycznie, uwarunkowane kulturowo, zmieniają się. Jaki więc ma sens mówienie o ich ogólności? Wydaje się, że pod tym względem prawa przyrody różnią się istotnie od praw formułowanych w innych dziedzinach. Bardzo ciekawym i ważnym problemem są prawa, ogólne prawa w biologii dotyczące żywych organizmów. W jakim sensie, czy jeśli życie powstało gdzieś w kosmosie, na planecie krążącej wokół innej gwiazdy niż Słońce, to prawa ewolucji działają tam tak samo, jak działały w trakcie ewolucji na Ziemi. Co to znaczy ogólność praw przyrody w biologii? I na te tematy będą dzisiaj dyskutować pani profesor Ewa Bartnik, która jest biologiem. Pan profesor Marek Abramowicz, relatywista, fizyk, astrofizyk. I pan profesor Krzysztof Meissner, specjalista w dziedzinie wysokich energii, ale również teorii względności cząstek elementarnych. Zapraszam więc panelistów do stołu. I jako pierwszego poproszę o przedstawienie swojego stanowiska profesora Marka Abramowicza. Skąd wiemy, że istnieją ogólne prawa przyrody? Zacznę od innej części tego pytania niż ta, o której mówił Staszek Bajtnik. Skąd wiemy? To mnie najbardziej interesuje. Skąd wiemy? Czy ja wiem o tym na przykład, albo ktokolwiek z Państwa, że istnieją ogólne prawa przyrody? Jeśli popatrzymy na historię fizyki czy historię przyrodoznawstwa, to w każdym okresie historycznym mędrcy, którzy się zajmowali przyrodą, wiedzieli, że istnieją prawa przyrody. Grecy wiedzieli, że istnieją prawa przyrody i wiedzieli jakie. Wiedzieli, że rzeczywistość fizyczna składa się z czterech elementów i piątego elementu niebieskiego. Znali prawa, które rządzą tymi elementami. Wiedzieli, że Ziemia i elementy zbudowane z Ziemi dążą ku środkowi Ziemi, że ogień wznosi się do góry i tak dalej, i tak dalej. Wiedzieli o tym, że w świecie planety krążą po okręgach albo po kombinacji okręgów. Umieli liczyć te ruchy i wszystko im się świetnie zgadzało z obserwacjami, które umieli wtedy robić. Znali ogólne prawa przyrody, tak jak my znamy ogólne prawa przyrody. Ale my dzisiaj myślimy, że te greckie prawa przyrody, które znali Grecy, to były złudzenia, dlatego że Grecy znali przyrodę niedokładnie. Ale Grecy nie mówili tylko o tych prawach, mówili też o innych prawach. Mówili na przykład, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych.
i potrafili tego dowieść. I my też wiemy, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych i dowodzimy tego tak, jak tego dowiódł Euklides. Nic się nie zmieniło. Przez ponad 2000 lat dowód Euklidesa jest taki sam, tak samo ogólny, jak był wtedy, kiedy Euklides wpadł na ten dowód. Czy fakt, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych, ma cokolwiek wspólnego z przyrodą? Czy to jest ogólne prawo przyrody? Oczywiście, że jest ogólnym prawem, ale czy to jest prawo przyrody? Tego nikt nie wie. I są tacy, którzy myślą, że tak, że rzeczywistość wszechświata składa się nie tylko z rzeczywistości fizycznej, ale także z innych rzeczywistości. Platon wyobrażał sobie, że rzeczywistość składa się ze świata materii pozbawionej świadomości, ze świadomego umysłu i ze świata idei, w których być może te prawa, które tak od razu odrzucił mój przyjaciel Staszek Bajtlik jako ogólne, może istnieją jako ogólne prawa. Prawo o prawdzie, o honorze, o przyzwoitości. Może to są też elementy rzeczywistości. Wielu jest takich, którzy z tego kpią i mówią, czyś ty, Marku, oszalał. Tego nie można sprawdzić doświadczalnie. Wielu rzeczy nie można sprawdzić doświadczalnie. Otóż chciałem zacząć właśnie od tej historycznej uwagi, że nawet to, co nazywamy ogólnymi prawami, czy w ogóle prawami natury, niekoniecznie, jeśli w naturze tkwi, jest rzeczywiście prawem natury. Ale jak Staszek Bajtli powiedział, jestem relatywistą fizycznym, to znaczy uprawiam teorię względności, czyli relatywizm w fizyce. Nie jestem relatywistą, chciałem od razu powiedzieć, w żadnym innym sensie, a wyłącznie w tym, że znam się na teorii względności Alberta Einsteina. Uważanej dzisiaj z ważnych powodów za teorię ogólną. Ogólna teoria względności jest uważana za ogólną teorię opisującą rzeczywistość w dużej skali. W dużej skali to znaczy w skali od mniej więcej jednego metra do całego wszechświata. Że wszystko, co się we wszechświecie dzieje z powodu grawitacji, jest opisane teorią względności Einsteina. I teoria względności ogólna Einsteina, która powstała mniej więcej 100 lat temu, sprawdza się w oszałamiająco dokładny sposób obserwacyjnie. Ten sukces jest nieprawdopodobny i tak naprawdę niezrozumiały. Einstein nie miał pojęcia o wielu zjawiskach, obiektach, które jego teoria przewidziała i których zachowanie wyjaśnia. Powszechne prawo ciążenia Newtona mówi, że każde dwa obiekty we wszechświecie przyciągają się z siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi. To jest bardzo dobre prawo, które świetnie się stosuje w zastosowaniach do badania ruchów planet w Układzie Słonecznym. Ale wiemy dzisiaj, że Słońce i Merkury nie przyciągają się z siłą, która jest proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Orbita Merkurego nie zachowuje się tak, jak to wynika
z teorii Newtona. Zachowuje się tak, jak to wynika z teorii Einsteina, w sposób niesłychanie dokładny. Czy zatem prawo Newtona nie jest powszechnym prawem fizyki czy przyrody? Czy trzeba powiedzieć wobec tego, że ponieważ nie jest powszechne, to jest fałszywe? Ja nigdy tak nie myślałem. W każdym pokoleniu, w każdej historycznej sytuacji, my ludzie mieliśmy pewien pogląd na to, jakie prawa rządzą wszechświatem. I te poglądy ewoluowały historycznie. Uważam, że najważniejsze jest to, że to, co zrozumieli Grecy, że są jakieś prawa, które rządzą wszechświatem. I że te prawa można wyrazić językiem matematyki i że my ludzie jesteśmy w stanie te prawa odkryć i zrozumieć. Uważam, że to jest najważniejsze ogólne prawo rządzące światem i nami. Wszechświat podlega prawom. Prawa te dają się wyrazić w języku matematyki. I my ludzie, dzięki temu, że rozumiemy matematykę, potrafimy te prawa odkryć i rozumieć. Dziękuję. Poproszę teraz profesora Meissnera o przedstawienie jego poglądów na te sprawy. Bardzo dziękuję. Takie oczekiwanie było ode mnie, że ja raczej opowiem nie o tych skali makro, tylko o skali mikro, to znaczy o cząstkach elementarnych, od których zacząłem swoją edukację jako fizyk. Natomiast teraz następuje takie połączenie dziedzin, że ja również zajmuję się ogólną teorią względności, więc mi trudno będzie oddzielić te dwie dziedziny. Otóż wydaje mi się na początku bardzo ważne, żeby odróżnić to, co my rozumiemy jako prawa przyrody, które my rozumiemy w danym czasie, od praw przyrody, które rządzą światem. Te pierwsze mogą się zmieniać, jak wiemy, zmieniają się, zmieniały się w historii dość dramatycznie. W odróżnieniu do profesora Abramowicza uważam, że zmiana od Newtona do Einsteina to jest tak radykalna, że tak naprawdę z Newtona nic nie zostało. Że to jest absolutnie tak zmieniony paradygmat, mimo że oczywiście prawa Newtona są użyteczne. Jak będę budował dom, no to będę raczej stosował MGS niż będę liczył krzywiznę czasoprzestrzeni, bo bym tego domu nigdy nie zbudował, bo bym się rok zastanawiał przed położeniem następnej cegły, jaka jest krzywizna w danym punkcie. W związku z tym użyteczność tych praw jest ogromna, natomiast paradygmat, znaczy myślenie o grawitacji jest absolutnie inne. W związku z tym ja bym rozróżnił te dwie rzeczy. Jedna to są te prawa, które rządzą światem i w moim przekonaniu one są uniwersalne, niezmienne, obowiązują zawsze i wszędzie. I to od nas zupełnie nie zależy. I druga rzecz, mianowicie jak my rozumiemy te prawa. I tu oczywiście droga poznawania tych praw jest bardzo trudna, ciernista. Są dramatyczne zwroty, jak w przypadku chociażby Newton versus Einstein. I oczywiście daleko jesteśmy, daleko to jest za mało powiedziane. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko od rzeczywistego poznania tych praw, aczkolwiek bardzo dużo już poznaliśmy. Znaczy nasza skuteczność w używaniu fizyki wskazuje na to, że bardzo dużo rozumiemy, natomiast wiemy, że te prawdziwe, te prawa, ja jestem platonikiem, w związku z tym dla mnie te idee obiektywne, które jak Platon rozróżniał, że są idee obiektywne, które są wieczne, niezmienne i doskonałe. I to są te prawa rzeczywiste, które rządzą światem. I ich emanacje, czyli nasza wiedza, która jest zmienna,
ułomna, zmienia się z czasem, jest niedoskonała. To rozróżnienie Platona jest bardzo dobrze stosuje się do naszego stosunku do praw fizyki, które są ideami obiektywnymi, niezmiennymi i doskonałymi, i naszym rozumieniem, które jest ułomne i zmienia się z czasem. Więc ta uwaga, o czym my mówimy, czym mówimy o naszym poznaniu praw, które się zmienia i nie jest uniwersalne, czy o tych prawach, które są uniwersalne, ale które mamy dopiero początek poznawania tych praw. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Więc ja będę mówił o tych prawdziwych prawach, mimo że o nich nie wiemy dokładnie, tylko że zakładam, jestem o tym przekonany, że one są uniwersalne i niezmienne i wieczne. To znaczy, że świat jako ich emanacja jest wtórny i mniej istotny dla mnie, prawdę mówiąc, jako fizyka, teoretyka. Tego świata mogłoby nie być, a prawa nadal by były. I to by było to samo słodkie w tym, co ja widzę w świecie. Ale zostawmy to na razie. Otóż to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga to jest to, znowu profesor Abramowicz o tym powiedział, że jest zupełnie zdumiewające, że my w jakikolwiek sposób możemy zbliżyć się do tych idealnych praw. To, co powiedział Einstein, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. I to jest podstawa tego, o czym dzisiaj mówimy. To jest najbardziej niezrozumiały fakt, którego nie daje się wyjaśnić. To znaczy, dlaczego świat jest poddany prawom? To jest pierwsze pytanie fundamentalne, na które nie ma żadnej teorii czy twierdzenia, ponieważ to twierdzenie byłoby kolejnym prawem. My byśmy się zapytali, dlaczego to kolejne prawo obowiązuje. Więc oczywiście nauka, w szczególności nauki szczegółowe, tak jak fizyka, czy korzystają z tego, że świat jest poddany prawom, to znaczy, że raz zdobyta wiedza mówi, że w tych warunkach wyjaśnienie czy prawo matematyczne działa z jakąś dokładnością. To jest pierwsza rzecz, że możemy kumulować wiedzę, bo gdyby z wtorku na środę zmieniała się ta wiedza w sposób chaotyczny, nic byśmy nie mogli poznać, ponieważ poznanie przeszłe nic by nam nie dawało w przewidywaniu tego, co w przyszłości. Ale to nie dotyczy tylko fizyki. To znaczy my tak naprawdę codziennie korzystamy z uniwersalności praw. Jak się budzimy rano, nie boimy się, że będziemy dwa razy więcej ważyć, bo grawitacja się zmieniła. Albo że wiązania wodorowe popękały i ja się w ogóle rozpłynąłem jako komórki, nic mnie nie wiąże. Nie boimy się tego. Jak się raz nauczę chodzić, to chodzę, korzystając dokładnie z tych samych ruchów mięśni, ponieważ korzystam z uniwersalności praw fizyki. To znaczy, to te same prawa działały wczoraj i w moim dzieciństwie. Dopóki się nic nie stanie, chodzę w podobny sposób. Jeżeli nie trafię do bramki strzelając, to winą nie jest zmiana praw fizyki, tylko pewne inne przyczyny. W związku z tym, my korzystamy codziennie, jak się nauczymy nosić wazę z gorącą zupą, to dopóki się nie potkniemy, ją doniesiemy. A dlaczego ją doniesiemy? Dlatego, że nie zmieniają się prawa fizyki. Znaczy, jak raz się nauczyłem, że płyn w wazie, jak go dobrze niosę, nie wylewa się, to tak będzie i jutro, i pojutrze, i za 3 lata, i za 1 000 000 lat, i według mnie za 3 miliardy lat również. Otóż my z tego korzystamy, nie zdając sobie z tego sprawy. A to jest kompletnie, całkowicie nieoczywisty fakt, że prawa rządzące światem się nie zmieniają. I my z tego korzystamy, oczywiście nauka z tego korzysta codziennie, w każdej minucie, że poznaje te prawa, zapisuje je matematycznie i ma nadzieję, że w pewnym zakresie stosowalności one będą użyteczne również jutro i pojutrze. Paradygmat, który mówi, dlaczego ja tak zapisałem te prawa, z jaką dokładnością to prawo obowiązuje, w jakich warunkach ja mogę oczekiwać odstępstw, to jest pytanie, które mówi, jak dokładnie poznałem to prawdziwe prawo, ale oczekuję, że to prawo istnieje i jest niezmienne. W związku z tym ta platoniczna idea obiektywna, to znaczy, że nasz świat podlega idealnym, doskonałym prawom, które nim rządzą, na które na szczęście nie mamy wpływu.
Czy to jest ten przywilej, który uważam, że zawsze mam, że jeżeli za dużo absurdów zaczyna mnie otaczać, ja wracam do świata fizyki i tam jest doskonały świat, niezmienny, którego nie możemy popsuć, choćbyśmy się, nie wiem, jak nadeli, w innych dziedzinach udaje nam się to znakomicie. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią profesor Ewę Bartnik o przedstawienie problemu ogólności praw biologii. Tak trochę skaczemy, jakiś kawałek chemii by się przydał z układem okresowym, reakcjami i tak dalej, ale biologia jest dziedziną absolutnie rozkoszną, ponieważ jeżeli się zaczyna czytać na ten temat, to mamy jak gdyby dwie skrajności. Od jednej, że nie ma żadnych praw, poprzez delikatne twierdzenia, że prawa są, ale są tak złożone, że ich nie poznamy, do klasycznych biologicznych wyliczanek. Bardzo zniechęcam, ale jeżeli ktoś z Państwa strasznie by chciał, proszę wziąć reguły albo prawa biologiczne w amerykańskiej czy angielskiej Wikipedii i będzie lista fascynujących faktów typu, że ewolucja jest nieodwracalna, może nie do końca prawdziwe, tudzież, że jeżeli idziemy na północ, zwierzęta stają się coraz większe, ale ich uszy coraz mniejsze. I ta lista jest bardzo długa. To w roli takiej troszeczkę rozrywki. Natomiast bardziej poważnie, nawiązując do tego, co powiedział profesor Majster, nie zakładam, że jeżeli będę badała coś u bakterii, drożdży czy w komórkach ludzkich za tydzień, że one nagle zaczną się zachowywać zupełnie inaczej niż zachowywały się dzisiaj czy jutro. Więc te prawa istnieją. Natomiast w związku ze złożonością biologii jest takie bardzo w zasadzie zasadnicze pytanie. Czy wszystko, co się dzieje z organizmem, wynika z biologii, z chemii i z fizyki, czy jest tam coś jeszcze? I tutaj są różne spekulacje. Jest takie słowo, które po polsku podobno istnieje, emergencja. To znaczy im bardziej złożony jest układ, tym więcej jego właściwości wynika z tej złożoności. Powiedzmy, człowiek jest składem, zbiorem komórek, ale jego właściwości są czymś więcej niż zrobienie dużej guli komórek, bo to w ogóle by nie funkcjonowało z ewidentnych powodów organizacyjnych. Czy w związku z tym są jakieś prawa? No jest trochę praw, które się nazywają prawami, którymi maltretujemy uczniów szkół, studentów i trochę też inne osoby. Z tym, że to jest troszeczkę złożone. To znaczy, ja o ewolucji za chwilę, bo to jest poważna sprawa. Prawa Mendla to są prawa dotyczące dziedziczenia w bardzo konkretnych warunkach dla konkretnych typów organizmów i od tego jest mnóstwo wyjątków. Inne prawa, centralny dogmat biologii, niesłychanie modny, że informacja przepływa tylko od DNA do RNA do białka. Gdyby to była stuprocentowa prawda, AIDS nie byłby problemem, bo ten wirus łamie ten centralny dogmat. I gdyby to była stuprocentowa prawda, to takie choroby jak choroba wściekłych krów, przekazywana przez białko, które niesie też informacje, nie byłyby możliwe. Ogólnie większość tych reguł jest prawdziwych z wyjątkami. Pytanie, czy prawa z wyjątkami są uniwersalnymi prawami. Problem z biologią jest taki, że co by się nie powiedziało, zaraz ktoś podniesie rękę i powie, ale ja znam wyjątek. Jest jedna teoria, którą uważam, że jeżeli ona jest właściwie sformułowana, wyjątków od niej nie ma i to jest teoria ewolucji. Dlatego, że jest to coś absolutnie nieprawdopodobnego, w jaki sposób Darwin, który nie miał śladu początku cienia pojęcia, jak cokolwiek się dziedziczy, bo teoria dziedziczności to jest porządna, dopiero XX wiek i nadal ją rozwijamy, wymyślił parę podstawowych zasad, że jest za dużo organizmów, że po to, żeby przeżyć, musi zachodzić jakiś proces selekcji, że zachodzą zmiany, ich podstaw tych zmian nie znał. Zachodzi powstawanie gatunków, zachodzą różne rzeczy. Także teoria Darwina jest absolutnie, z różnymi modyfikacjami, jest czymś bardzo podstawowym i prawdziwym. Ale doktor Bajtlik zadał mi pytanie, a co by było, gdyby było inne życie, gdyby to inaczej wyglądało? Czy te prawa by obowiązywały? Na to nie mam odpowiedzi. To znaczy z punktu widzenia chemii, bo ja w którymś z moich wcieleń wcześniejszych byłam biochemikiem,
życie oparte na coś innego niż, na czymś innym niż węglu nie jest bardzo prawdopodobne, aczkolwiek oczywiście jako wielbicielka różnego rodzaju powieści fantastyczno-naukowych naczytałam się o różnych formach życia, ale to jest wyobraźnia. Najprawdopodobniej nie dałoby się. W jakimś sensie do tych takich podstawowych rzeczy, które są moim zdaniem przykładem praw, które obowiązują, jest to, że my nie bardzo wiemy, jak powstało życie. Wiemy jednak, że wszystko wskazuje na to, że wszyscy, od bakterii przez baobaby i skończywszy na hipopotamach, z człowiekiem oczywiście na właściwej pozycji, powstaliśmy w wyniku rozmnażania się czegoś pierwotnego, które było na tyle dobrze przystosowane, że przeżyło różne zmiany i ewoluowało w różne strony, dając, no jak wiadomo, bardzo, bardzo różnorodne organizmy na świecie. Widocznie w naszych warunkach ziemskich inna próba przeżycia oparta na innym systemie nie dała egzaminu. Ludzie próbują dawać różnego rodzaju prawa biologiczne, które trochę się wiążą z fizyką. Są takie, że nie wiem, że komórka zawsze powstaje z komórki. To jest prawda, tylko życie nie powstało od razu jako komórka, bo nie miało jak. Więc teraz tak, każda komórka powstaje z komórki. Czyli reasumując, są prawa. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która zaczyna nam się wydawać coraz bardziej trudna do rozgryzienia. Mianowicie wśród genetyków prawdopodobnie my najmniej ze wszystkich wierzymy w determinizm genetyczny. To znaczy my wiemy, że geny są niezbędne, że są podstawowe, że bez nich no, nic by się nie działo. Natomiast my także wiemy, że nie wynika wszystko z genów, że są niesłychanie ważne interakcje genów i otoczenia. I to powoduje, że na przykład w klasie równoległej do mojej była para jednojaźniowych bliźniąt, ale jeden z chłopców był wyższy o 20 cm od drugiego. Nie wiemy dlaczego. Jakieś niedożywienie, jakaś choroba, trudno mi powiedzieć. I w tej chwili myśli się, że jak sekwencjonujemy, nie wiem, DNA 100 tysięcy osób, to będziemy mądrzejsi. Ja bardziej mam wrażenie, że zginiemy pod, jak zwój gębon pod zwojami taśmy dziurkowanej, ale może się mylę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz każdy z naszych dyskutantów będzie miał krótki czas na ustosunkowanie się do tego, co usłyszał od pozostałych. Ale zanim do tego przejdziemy, ja tylko jeszcze dodam małe uzupełnienie, że my mamy dowody na ogólność praw przyrody, a przynajmniej praw fizyki, pochodzące z obserwacji astronomicznych oraz obserwacji geologicznych. Patrząc na wszechświat w różnych kierunkach i w różnej odległości od nas, możemy się przekonać, że obiekty astronomiczne zrobione są z takich samych atomów i cząsteczek, jak to, co nas otacza na Ziemi. Badając światło wysłane przez te obiekty, możemy się przekonać, jaki jest skład chemiczny, jakie są proporcje izotopów różnych pierwiastków. Daje nam to dowód, że wszechświat, że jako w niebie, tak i na Ziemi, że własności materii są takie same gdzieś daleko we wszechświecie oraz u nas na Ziemi. Mało tego, te obserwacje pozwalają nam przekonać się, że jak było na początku, tak i teraz i na wieki wieków zapewne, dlatego że im dalej obiekt astronomiczny się znajduje, tym więcej czasu potrzebuje światło, żeby dotrzeć na Ziemię. Badając proces powstawania tego światła i oddziaływania tego światła z materią gdzieś w głębi kosmosu, my obserwujemy, jak te mechanizmy działały przed miliardami lat. I możemy się przekonać, że prawa rządzące światłem i materią w tych odległych w czasie, w przeszłości epokach były takie same, jak obowiązują dzisiaj. Na Ziemi, we francuskiej kopalni rud uranu w Gabonie, w Oklo, stwierdzono, że przed 2,5 miliardami lat zachodziła tam naturalna reakcja łańcuchowa, jądrowa. I badając względne obfitości różnych rzadkich izotopów, które w takich reakcjach powstają, można się przekonać, że na przykład wartości stałych fizycznych były takie same 2,5 miliarda lat temu, jakie są teraz.
To tyle uzupełnienia, a teraz poproszę profesora Abramowicza o ustosunkowanie się. Marku, możesz siedzieć. Wolę stać, bo będę mówił o rzeczach tak głębokich, fundamentalnych, żeby mi nie wypadało siedzieć, Staszku. Tak, wygląda to dokładnie tak, jak powiedział Staszek Bajtlik. Patrzymy daleko, wszystko jest tak samo, patrzymy daleko w czasie wstecz i jest tak samo. I oczywiście nie tylko fizyk, ale każdy rozsądny, myślący człowiek musi zapytać, czy jest jakiś powód, że tak jest właśnie, jak jest. Fizycy pytają o to trochę bardziej subtelnie i mówią, widzimy prawa natury i widzimy, że te prawa natury są właśnie dokładnie takie, żeby umożliwiać życie i inteligencję. Skąd się to bierze? Czy to jest przypadek, że wszechświat wygląda na precyzyjnie uregulowany właśnie tak, żeby nasze ludzkie życie było możliwe? Czy jest w tym coś głębszego? Ja myślę, że jest. Ale mam kolegów, ateistów, którzy mówią nie, to jest absolutny przypadek. Jedno z modnych, bo w fizyce są mody, teorii, która wyjaśnia to wyregulowanie wszechświata, jest hipoteza wieloświatu. A mianowicie taka, że to, że w naszym wszechświecie prawa, które widzimy, że są, wydają się, a właściwie nie wydają się, tylko są wyregulowane tak, żeby umożliwiać nasze życie, w innych wszechświatach są inne. I oczywiście w tych innych wszechświatach życia nie ma. Także fakt, że my widzimy prawa przyrody, jest absolutnym przypadkiem. To nie jest fantazja, to jest jedna z głębokich idei we współczesnej fizyce, tłumacząca to przez fizykę naszą niewyjaśnione i niewyjaśniane wyregulowanie. Jeszcze bardzo krótko, jeśli mi Staszku pozwolisz, wezmę w obronę Newtona i powiem tak. I gdyby historia fizyki potoczyłaby się inaczej, to byśmy mieli zmodyfikowaną teorię Newtona. Otóż teoria Newtona, jak to pokazałem ze swoim przyjacielem George'em Ellisem, może być stosowana do zakrzywionej przestrzeni. W tej zakrzywionej przestrzeni można policzyć, że przy pewnym zakrzywieniu ruch peryhelium Merkurego i ugięcie i wszystkie inne efekty Układu Słonecznego, ogólnej teorii względności działają. Możemy sobie wyobrazić teorię fizyki, w której ten paradygmat wcale by nie był zmieniony, tylko teoria Newtona dostałaby różne takie epicykle i tłumaczyłaby wszystkie fakty obserwacyjne w naszym Układzie Słonecznym, tak jak tłumaczy to teoria Einsteina. Ale fal grawitacyjnych by nie było. Nie, ale fal grawitacyjnych nie, oczywiście. Ale chciałem powiedzieć w tym kontekście coś innego. Ten Newton był bardzo potrzebny w historii rozwoju fizyki. Fizyka się zaczęła od Newtona. Niczego byśmy nie zrobili bez Newtona. Tak się zaczęło nasze rozumienie świata od Newtona. Gdyby prawo Newtona było drastycznie inne, tak jak w tych wieloświatach, mogłoby powstać życie, ale nie mogłaby powstać fizyka, dlatego że fizycy nie widzieliby regularności w ruchach planet w ich układzie planetarnym. Bóg jest wyrafinowany i być może dlatego nie tylko stworzył taki świat, w którym nasze życie jest możliwe, ale zrobił go tak, żebyśmy powoli, krok po kroku, od greckich początków, poprzez Newtona,
dochodzili do coraz bardziej wyrafinowanej wiedzy o świecie, do tych platońskich praw, o których wspomniał profesor Meissner, które istnieją. I wielu fizyków, tak jak ja i on, w to wierzy, że są prawdziwe prawa natury, do których powoli dochodzimy. Newton był bardzo ważnym krokiem, a ja nie widzę aż takiej wielkiej zmiany paradygmatu od Newtona do Einsteina. Oczywiście, że opis jest inny, ale w końcu chodzi o to samo, że wszechświat podlega prawom. Newton, który był bardzo religijnym, głęboko wierzącym protestantem, wiedział to doskonale. Einstein, który był, właściwie nie miał żadnej religii, ale wierzył w Boga, był teistą, też rozumiał to doskonale, że są prawa natury od nas niezależne, obiektywne, platońskie, do których dochodzimy krok po kroku. Dziękuję. Proszę teraz profesora Meissnera. Też w tej sytuacji wstanę, żeby mówię też o rzeczach ważnych, chyba takich fundamentalnych. Ja całkowicie się zgadzam z tym, że jest całkowicie niezrozumiała ta uniwersalność, o czym już mówiłem i co profesor Abramowicz też powiedział. Próby na przykład pomiaru zmiany ładunku elektronu w czasie wynikające z obserwacji bardzo odległych galaktyk albo z obserwacji stosunku częstości występowania wodoru do helu, co mówi o stosunku, o różnicy mas pomiędzy neutronem a protonem sprzed prawie 14 miliardów lat, wskazują, że możemy podać górne ograniczenie rzędu, że na wiek wszechświata ładunek elektronu zmienił się nie więcej, jeżeli w ogóle się zmienił, sądzimy, że się nie zmienił, ale zmienił się nie więcej niż jedna część na 10 milionów. To samo dotyczy stosunku masy protonu do masy elektronu, która jest tam 1870, coś takiego. Nie zmieniła się więcej niż jedna część na, o ile pamiętam, 100 milionów. Słabiej znamy zmienność stałej grawitacyjnej Newtona, która zmieniła się mniej więcej, ograniczenie z 10 do minus 10, o ile pamiętam, na rok. Względna zmiana. Także tak naprawdę z bardzo dużą, powiedzmy, zaufaniem możemy stwierdzić, że te stałe się nie zmieniają. Dlaczego one są takie? No to jest bardzo głębokie pytanie, na które nie mamy żadnej odpowiedzi. Od bardzo, bardzo dawna ludzie próbują znaleźć rozwiązanie jakiegoś równania matematycznego, które nam powie, że stosunek masy protonu do masy elektronu to jest rozwiązanie jakiegoś równania. Nie wiem, x do trzeciej minus e do x równa się pi albo coś takiego. I ta bo oczywiście rozwiązania mogą być tylko bezwymiarowe liczby, mają jakieś znaczenie w fizyce. Bo kilogram nic nie znaczy. No, kilogram to może być bardzo dużo albo bardzo mało. W związku z tym mówimy o bezwymiarowych liczbach. I takie bezwymiarowe liczby istnieją w fizyce i od dawna są próby, żeby je wyjaśnić, że dlaczego one takie są. I wtedy ta zagadka, dlaczego one takie są, byłaby jakby mniejsza i pytanie o to, czy one są takie, żeby umożliwić inteligentne życie, czy też nie, by trochę zmieniło swój kontekst. Natomiast wyjaśnianie, zgadzam się całkowicie z profesorem Abramowiczem, wyjaśnianie przez wprowadzenie teorii ewolucji do fizyki. Tutaj podkreślmy jedną rzecz, to wydaje mi się bardzo ważne. Teoria ewolucji w biologii tłumaczy powstawanie organów, nowych gatunków, przemiany gatunkowe, mutacje i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia fizyki my zadajemy pytanie, dlaczego w ogóle ona jest możliwa. To znaczy, dlaczego istnieje DNA? DNA jako podwójna spirala, która może się rozplątywać, kopiować, zaplątywać i tak dalej, istnieje dlatego, że wiązania pomiędzy węglem a węglem, węglem a azotem, węglem a tlenem i w szczególności wodorowe wiązania, które są tu niebywale istotne, wynikają z ładunku elektronu, masy protonu, masy elektronu, a one były raz zadane.
W fizyce nie ma ewolucji, która powiedziała, oj, nie udało nam się stworzyć DNA, to wracamy i zmienimy sobie troszkę masę elektronu. No znowu nam się nie udało, to podbijemy masę protonu. Aż wreszcie, o, wiązania mają takie długości, jakie powinny mieć, będzie DNA, to zostawiamy to. W związku z tym ewolucja tłumaczy, jak już istnieje mechanizm kopiowania i replikacji. Jak już on istnieje, jak już długości wiązań są dobre, to wtedy oczywiście włącza się mechanizm ewolucji i działa prawdopodobnie bardzo znakomicie. Z tym, że oczywiście nie ten pierwotny, tak jak pani profesor mówiła, tylko ten fenotyp na genotyp też. To już ten pierwotny darwinizm już odszedł w niepamięć, którego jeszcze ja się uczyłem, bo byłem w klasie biologiczno-chemicznej. Otóż to fizyka pyta, dlaczego w ogóle taka spirala jest możliwa. Gdyby wiązania wodorowe były słabsze, nie byłoby trzeciorzędowej struktury białek. W ogóle świat by wyglądał kompletnie inaczej, gdybyśmy troszeczkę zmienili masę elektronu albo ładunek elektronu. A one są, jakie są i twierdzimy, że od początku naszego wszechświata były identyczne. W związku z tym pytanie nadal pozostaje. Tłumaczenie biologiczne, dlaczego oko powstało, bo rozwinęło się z bardziej prymitywnych form światłoczułych, potem coraz lepszych, jest odpowiedzią biologiczną, ale nie jest odpowiedzią dla fizyka, bo fizyk się spyta, dlaczego DNA powstało, które w ogóle taki proces umożliwiło. Bo gdyby to było. W związku z tym tu trzeba pamiętać o tym kontekście fizyka versus biologia. Ale pytanie, które zadała pani profesor, czy istnieją zjawiska, rzeczy, które są w układach biologicznych, w nas, nie wiem, procesy psychiczne, czy one w pełni są wyjaśnialne na podstawie fizyki? Fundamentaliści w fizyce twierdzą, że tak, że to jest po prostu nasz brak wiedzy, że my do tej pory nie tłumaczymy mojego snu dzisiejszego przez stan moich neuronów i atomów w mózgu. Ja twierdzę, że w tym jest coś więcej. Znaczy, że fizyka jest absolutnie fundamentalna, cudowna w wyjaśnianiu rzeczy w cudzysłowie prostych. Natomiast jeżeli te rzeczy proste zaczynają tworzyć układy niebywale złożone, których fizyka przekraczają swoją złożonością, jak nasz organizm, jak mózg, jak problem świadomości, to wtedy odpowiedź właściwa jest nie wiem i chyba nikt nie wie. Natomiast przypuszczenie moje jest, że jest w tym coś więcej i mówię to jako fizyk, więc proszę docenić to. Dziękuję i zapraszam panią profesor Bartnik. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale ja jestem strasznie w mniejszości, więc bardzo dziękuję profesorowi Meissnerowi za pewne gdyby wątki biologiczne, zresztą bardzo istotne. Tak, żeby było śmieszniej, wcale nie jest jasne, czy DNA było oryginalną tą substancją. Są pewne sugestie, że to było RNA, czy był RNA, bo on w zasadzie jest płci męskiej, tylko że to nie było równie dobre, stabilne i tak dalej. No nie było nas przy tym, więc trudno coś stwierdzić. Ja myślę podobnie, że to nie jest tak, że no nie wiem, że trzeba tchnienia jakiegoś siły witalnej, którą podejrzewano w różnych momentach historii, że jest potrzebna do tego, żeby było życie. Natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, że będziemy w stanie opisać cokolwiek, nawet bardzo prostego. Są bardzo proste organizmy, które mają paręset genów i jakoś sobie żyją. To nie jest do opisania za pomocą równań. Po prostu to i tak zależy od środowiska. Natomiast to, że są prawa, to, że, no nie wiem, nie przypuszczamy, żeby powiedzmy z psa pudla nagle zrobił się wilk, ponieważ któregoś dnia rano wstaje i stwierdził, że jednak musi wrócić do swoich korzeni. To, co się działo, zarówno ewolucja, dobór sztuczny. Ja nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że wszystko w zasadzie, co nas otacza, jest produktem w dużym stopniu rzeczy, które robił człowiek w swojej historii, nie rozumiejąc zupełnie, jak się cokolwiek dziedziczy, pracował nad owocami, jarzynami, zwierzętami, ażeby uzyskać to, co on lubił. Także wykorzystywał w jakiś sposób prawa dziedziczenia, nawet ich nie rozumiejąc. W tej chwili, ponieważ nic mądrego już o prawach nie powiem, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Moja branża w
ciągu ostatnich mniej więcej 20 lat rozwinęła się tak bardzo, że w zasadzie chyba nic z tego, co uczyłam się na studiach, do niczego nie było mi potrzebne w ciągu ostatnich 20 lat. A to chyba większość branży jednak tak nie ma. Układ okresowy nadal istnieje i podstawowe prawa fizyki też. Więc biologia jest złożona. I to, co jest istotne, jest, żeby rozumieć, że to jest jednak nauka przyrodnicza i że obowiązują prawa przyrody. Niekoniecznie musimy je poznać. I może jeszcze jedna dygresja troszeczkę. Bardzo dużo matematycznych rzeczy jest robionych, modeli dotyczących ewolucji i ekologii. I tam są różnego rodzaju modele, przewidywania, które bardzo często są sprawdzane. Natomiast w mojej branży w genetyce jest trochę gorzej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i na tym kończymy nasze spotkanie. Zapraszam Państwa na debaty na przyszłorocznym Festiwalu Nauki. Do zobaczenia. Ale bardzo bym prosiła jeszcze sekundę zostać, dobrze? Bo kończymy debatę, bardzo dziękuję, ale jeszcze chwileczkę, nie kończymy festiwalu. Zaraz skończymy, spokojnie. Chcielibyśmy podziękować sponsorom festiwalu, mianowicie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sponsorowi zarówno festiwalu, jak i szczególnie dzisiejszej debaty, firmie Attendee, Bankowi Millennium, partnerowi tematu sztuczna inteligencja. To teraz ty czytaj. Partnerowi lekcji festiwalowych w CIES, to jest firma, która się zajmuje rozpowszechnianiem edukacji. Patronom medialnym Gazecie Wyborczej, Polityce, Radiu Tok FM, Radio Campus, Wszechnica i Ciekawe.pl. I chciałam przeprosić, że tak brutalnie przerwałam, ale pomyślałam sobie, że to jest może też ważne, żebyśmy zostali z pytaniami w głowie, bo może wtedy Państwo przyjdą w przyszłym roku, a nawet przyjdą wcześniej, bo jak już była mowa, festiwal się nie kończy. Mam przynajmniej 4 zapowiedzi, rzeczy, na których zależy mi, żeby Państwo o tym wiedzieli. Mianowicie już 13 października Wydział Polonistyki UW wspólnie z festiwalem organizuje grę miejską w rocznicę przyjęcia w poczet kadetów szkoły rycerskiej, która tutaj się znajdowała. 15 października o godzinie 18.30 na Wydziale Fizyki UW Noble. Już Noble będą rozdane, więc będzie można posłuchać, kto dostał i za co dostał. 17 października debata oksfordzka. To jest na scenie kameralnej Teatru Polskiego. Z pytaniem, zawsze tam jest pytanie i za i przeciw. I pytanie jest, czy pozaziemska kolonizacja jest jedyną nadzieją przetrwania gatunku Homo sapiens. I 22 października, wyjątkowo czwarty poniedziałek, bo zawsze w trzeci, zaczynamy kolejny cykl spotkań w kawiarni naukowej. Ze względu na Noble robimy 22, ale zawsze zapraszamy. Pałac Staszica, trzeci poniedziałek miesiąca. Prowadząca siedzi tutaj pani profesor Fikus. A teraz chórem. 22 Festiwal Nauki w Warszawie uważamy za zamknięty.